I think was very competitive game, not a beautiful game because both teams, Milan didn't want to receive any goal home. I had some chances, but was not like a fantastic game because of the pitch too. And we have to wait for the second hand. It looked to me that Barcelona didn't really want to play a good game yesterday. It was a strange game. The field was horrible. I think for an international game at that level, it's really a shame to play and to act on a pitch like that. Anyhow, the result was 0-0. You have still another game in Barcelona, and yeah, I think that Barcelona will win against Milan in Barcelona because I'm convinced that they will play their own game. But anyhow, it's always difficult to beat a club like Milan, so nothing is already decided. Wydaje mi się, że Milan gdzieś tam w podświadomości tak bardzo doceniał klasę Barcelony, że nie chciał nie mieć szans przed meczem rewanżowym. Bardziej myślał o tym, żeby tego meczu nie przegrać i że może coś z kontry zrobić, niż o tym, żeby drużynę atakować. Wiadomo, że Marco Van Basten grał w drużynie, która właściwie była najlepszą na świecie, jeżeli chodzi o pressing, atakowanie przeciwnika, o grę ultraofensywną. Natomiast dzisiaj ten Milan, ażeby mógł z Barceloną walczyć o to, żeby wejść do półfinału, to jednak musiał grać troszeczkę inaczej. Proszę zauważyć jedną rzecz, że bardzo często piłkarze Barcelony utrzymywali się na 20-30 metrze przy piłce i żaden z zawodników Milanu ich nie atakował, wręcz przeciwnie. Szedł do tyłu i czekał oparcie w dwóch, trzech swoich kolegach, żeby po prostu nie doszło nigdy do pojedynku jeden na jeden, bo uważali, że to mogłoby być koniec, bo Messi czy Xavi czy inni mogliby szybko im odjechać i strzelić bramkę. Także to, co jest najważniejsze, że obydwie drużyny mają szansę przed meczem drugim rewanżowym. Za kim będę? No trudno powiedzieć. W tym akurat przypadku można powiedzieć, niech wygra lepszy.